Piękny widok stąd, naprawdę piękny, na te ogromne góry, tam gdzie jest ten słynny kanion. A ja jestem właśnie w Nuoro, jest to dosyć duże miasto, górskie miasto, które jest mniej więcej godzinę drogi z Orosei. Jechaliśmy autobusem, po drodze był jakiś wypadek, więc... Niestety w tym momencie popsuł się mikrofon. Było to spowodowane dostaniem się wody do środka poprzedniego dnia, więc dalsza część będzie z dubbingiem. W Nuoro czekam na autobus do ukrytego złą sławą miasteczka Orgosolo. Kiedyś to było miasto bandytów, a dzisiaj cudnych murali. A jeszcze mam pół godziny, więc zobaczymy, co słychać w Nuoro. A ja jestem już w Orgosolo. Miasto leży w górskim rejonie Barbagia. Kiedyś bał się tutaj przyjechać niemal każdy, lecz dzisiaj miasto słynie przede wszystkim z kolorowych murali na ścianach. Orgosolo uchodziło za szczególnie niebezpieczną kryjówkę bandytów, dzięki niedostępnemu położeniu w górach. Nazwa Barbaria nadana została przez rzymskiego prawnika i mówcę Cycerona. Barbarzyńcami nazwał on tutejszych mieszkańców. Eskalacja przemocy w Orgosolo zaczęła się na początku XX wieku. Mordowały się wtedy całe rodziny. A chodziło na przykład o kradzież bydła i takie rzeczy. Do zabójstw dochodziło średnio co miesiąc. Gdy po II wojnie światowej wydarzało się tutaj ich już 30 rocznie, mieszkańcy powiedzieli dość i poprosili policję o zaprowadzenie porządku i zaczęli z nią współpracować, wydając kryjówki banditi. W 1954 roku do Orgosolo wkroczyła regularna armia i wyłapała rzezimieszków. Bo teraz to się skończyło, ale dla odmiany zaczęły się porwania dla okupów. W kontrze do panującej w miasteczku przez stulecia przemocy zaczęły powstawać murale, z których dzisiaj ono słynie, które przyciągają turystów jak magnes. Pierwszy został namalowany w latach 60. przez anarchistów, a pałeczkę przejął od nich miejscowy nauczyciel sztuki Francesco del Casino, najpierw tworząc serię plakatów o tematyce społecznej, a później od połowy lat 70. wraz ze swoimi uczniami murale na budynkach. Zaczęli do nich dołączać artyści, malując murale nawiązujące do aktualnej sytuacji politycznej nie tylko we Włoszech, ale i na świecie. Murale z Orgosolo obrazują też zwykłe życie na wsi, święta, sardyńską tradycję i historię zwyczajów mieszkańców wyspy, nie tylko tę mroczną jej część. Szacuje się, że w miasteczku jest około 350 murali, a wciąż przybywają nowe. Przyjeżdżają tutaj malować artyści, ale swoje siły próbują spróbować może każdy. Tutaj widzimy jeden ze starszych murali, który się rozpada, jest zaniedbany strasznie.
Italia jest naga. Są i takie malowidła na ścianach. Jak przystało na miasto bandytów, jest także przestępca w kajdankach. A naprzeciwko Charlie Chaplin pytający się, następna wojna? Nie, dziękuję. Z tego co zauważyłem, to morale głównie koncentrują się wokół głównej ulicy, która jest w miasteczku, która przebiega górą. A tam gdzie są nowsze budynki, to już w sumie obrazów nie ma. W 1960 roku został także nakręcony przez Vittorio De Setta film pod tytułem Bandyci z Orgosolo, który zdobył nagrodę na Tridencie Grand Prix. Prawdopodobnie na drzwiach tego kościoła bandyci wieszczali kartki z wyrokami śmierci dla swoich wrogów. Tutaj mijamy właśnie posterunek policji, który ma także swój własny mural.
widok na nowszą część miasteczka Orgo Solo. Piwo Peroni, najpopularniejsze pewnie z Włoch, ale typowym piwem z Sardynii jest Ichnusa. Na tym morale są mieszkańcy Sardynii, którzy nigdy nie poddali się władzy rzymskiej. Nigdy nie byli poddanymi Rzymu. Zawsze się bronili przed nim. Dlatego byli nazywani barbarzyńcami. Tutaj jakieś hipisowskie klimaty, pacyfka, pokój i kolory tęczy. Mona Lisa, La Gioconda. To jest miejsce, z którego roztacza się bardzo piękna panorama na całe miasto i otaczające je góry. Oczywiście znalezione przeze mnie całkiem przypadkowo. W tym momencie właśnie mówię, że to było nawet takie fajne miejsce do latania dronem, ale ponieważ to środek miasta, czyli dachy, anteny, mnóstwo zakłóceń, a poza tym okazało się, że obok także jest posterunek karabinieri, także w takich miejscach się nie lata. W mieście jest dużo takich murali typowo lewicowych, pokazujących niesprawiedliwość społeczną. A tutaj kolejny widok na miasto. Tutaj piękny Rudy Kotek chciał mi pozować do filmu. Chciał zostać moim nowym aktorem. Nie sposób jest zobaczyć wszystkie murale, jest ich ponad 350, jak już wspomniałem. Tutaj zapuściłem się trochę w taką starszą część miasta, no nie będę ukrywał, że właśnie takie klimaty mnie najbardziej interesują. To co ciekawe, że miasto jest czyste i spudne, nie ma praktycznie żadnych śmieci na ulicach, po prostu no, jest ład i porządek w tym starym bandyckim mieście.
A tutaj kolejne murale. No po prostu nie ma końca. Nie ma końca tej ulicznej galerii po prostu. To prawdopodobnie jest monument poświęcony poległym żołnierzom, którzy pochodzili właśnie z Orgosolo. I to już koniec mojej wycieczki do Orgosolo, do tego miłego górskiego miasteczka, którego historia spływała krwią. Teraz właśnie muszę czekać na autobus do Nuoro, no połączenia są tyle kiepskie. Ja się nie chcę wierzyć, że kiedyś tutaj po zmroku autobusy mogły kursować tylko wyłącznie w towarzystwie karabinieri. Tak było tutaj niebezpiecznie. No, krew ślała strumieniami dosłownie. Masakra. A teraz jest to takie typowo turystyczne miasto, do którego turyści walą drzwiami i oknami, można powiedzieć.